Hejka, z tej strony Yashi, witamy w kolejnym odcineczku z Beyond the Souls, jest ze mną Paweł. Hej. I jest tam kontynuacja poprzedniego odcinka, gdzie możecie sobie zobaczyć to w playliście z Beyonda, także polecam. Udowodniłam ci, że potrafię się bić? O, jedynkę teraz! No, idziemy na idźcie, jedzonko. Krok do przodu. Na jedzonko. Nic by ci nie było, przejaw GTA, normalnie spadną z większej wysokości i wszystko mi jest okej. Okay. Ale to nie jest GTA. No właśnie. To zrobię jeszcze kolejny odcinek GTA Real Life i zobaczymy, czy jak spadniesz z takiej wysokości, to nic się nie stanie. Lubisz tuńczyka? Nie. Nic innego nie. No i skoczyć, jak nie lubisz. Nie lubię ryb. Co ci się stało, Stan? Spokojnie, jest dzisiaj Wigilia, więc będziesz dużo rybek jadła. Na cały rok ci starczy. Jeszcze bym tam leżał. Co tam się działo? Czterech drani. Jody im przykopała. Czyli mi dziecko na pasnicy. No dobra. Wiesz, kim oni są? Tak, widywałem. Przychodzą tutaj, szukają zaczepki. No, dzieciaki. Mają telefony z kamerkami. Popisują się przed sobą. Cwaniaczą w grupie. Cholerne sukinsyny. Pobili mnie kiedyś. Do dzisiaj liżę rany. Długo tu jesteście? Nie za dużo pytań? Ja sprowadziłem się tu jakieś 6 miesięcy. Też cię wypytywał. Ale ja nie odpowiadałam, a oni tak. I Jimmy'ego? Środa jest tutaj miesiąc. Walter? A ty jak tu trafiłeś? No, podejrzewam. Uczyłem kiedyś w liceum. Że przez alkohol. Nie byłem w stanie spłacić kredytu. Straciłem dom, pracę, przyjaciół. I wylądowałem tutaj. Jimmy? Wszystko okej? Zimno mi. Kurwa, zamarzam. Prochy. Hej, Jody. Prawie nic o tobie nie wiemy. A jak ty trafiłaś na ulicę? Długa historia. Zrobiłam w życiu złe rzeczy. Podałam się zmanipulować. Wiem, że może to dziwnie zabrzmieć, ale ja jestem inna. I ta odmienność spieprzyła moje życie. Niby jak jesteś inna, Jody? Co to znaczy? Odkąd się urodziłam? Nie powinna w to być szczerym. Ma na imię Aiden i nie odstępuje mnie. Wystraszy! Jest tu teraz. To chyba nie tylko Jimmy ma problem z prochami. Jesteś pewien? Are you sure about that? Dobra, weź im pokaż. Tak? Ale nie ma możliwości chyba. Zobaczmy. Nie. Powracaj. Już? Nagrzałaś się? Jeszcze zapytam o dziecko. Kiedy spodziewasz się dziecka? Za miesiąc? Nie kopię już kilka dni. Mój chłopak nie chciał dziecka. Dlatego bił mnie po brzuchu. I teraz naprawdę nie wiem, czy dziecko jest zdrowe. Bo czy żyje? Słuchaj. Sprawdzę, co z twoim dzieckiem. Aiden.
Czekaj, go na co sprawdzić. No przecież wiesz jak. To ty zazwyczaj będziesz sprawdzał jako Aiden. No dobra, a czekaj. Nie, to... To jest chyba duszenie było, jak pamiętam. Nie martw się o dziecko. Wszystko w porządku. Skąd wiesz? Wiem. Widziałam. Okej. Coś jeszcze tu? Może spacić. Kolejnego musimy wyleczyć. Z nałogu. Duszenie. Nie, musimy go... Co to w ogóle jest? No, musisz go uleczyć w danym miejscu, dwie kuleczki. A, okej. Okay. Biedny Rin. Jest w kiepskim stanie. Czekaj, no mam... O. Tak! O. To jest ostatnia na stopie. No jeszcze! No poczekaj, bo to nie jest jeszcze. Takie proste! A ty się śmiałeś, że ja się nie umiem bić. O. Ból zniknął. Jak to zrobiłaś? Ale leczyć, a bić to jest co innego. No no. Jeszcze tego możemy od... ten... od alkoholu. Dobrze, on tu nie czeka je. I zobaczyć te łóżko, czy można iść spać. Z chęcią. Co ty robisz? No właśnie, co ty robisz? Po tuńczyka przyszłam. O, wspomnienia. Musisz mu dać wspomnienia jego. Aha. W sensie tobie chyba. A no to mi, no. Nie mogę coś teraz. Coś ci nie pykło. Ale to może jemu. Czekaj, nie wiem komu mam to zrobić. Nie, bo na mnie to musi lecieć. A. Chyba leci. O. Nic ci nie jest? Stan, kochanie. Jody, przestań w tej chwili. Minęło tyle czasu, Stan. 4 długie lata. Spójrz jej w oczy. I w białka. Nancy, to niemożliwe. To ja, kochanie, nie odeszłam. Nigdy ciebie nie opuściłam. Mój Boże. Pęka mi serce, gdy widzę, jak cierpisz, samotna. Tak mi ciężko. Tak ciężko. Bez ciebie jestem nikim. Musisz się otrząsnąć, Stan. Nie możesz ciągle żyć przeszłością. Zacznij żyć od nowa. Wróć do pracy. Zakochaj się. Znajdź szczęście. Dla mnie, Stan. Zrób to dla mnie. Brakuje mi ciebie. Boże, jak mi ciebie. To jeszcze teraz do niego musimy podejść. To co? Prawdziwy cud. Judy? Dzięki. Drugi raz. Coś czuję, że będzie miała koszmar jakiś teraz. To nie tak. Dziecko się rodzi.
ale... Musisz obejść tą beczkę, wiesz? Środa? Czy to... Nie, jeśli czwartek. Zaczęły się skurcze. Tak, czwartek! I też Wigilia! Ona musi urodzić w szpitalu! Nie, żaden szpital! Zabiorą mi dziecko, nie pozwolę go zabrać! Chryste, dziewczyno! Tu nie ma warunków! Nie mamy koców, ciepłej wody, niczego! Spokojnie, coś się wymyśli. Spokojnie. Hej, Jimmy. Niedaleko stąd jest opuszczony budynek. Znajdź jakieś wejście. Robi się. Idź. Walter, ty zostaniesz ze środą, okej? Okay? Jody, chodź. A my co? Załatwimy wszystko, co trzeba. A, czyli pamiętaj, supermarket jednak. Nie zaczynaj rodzić, póki nie wrócimy, okej? Okay? Właśnie, to... Tak. Musicie się pośpieszyć! Bo to tak działa, nie? Dawaj, biegusiem. No, jak się śpieszysz? No nie, no. Może tak może shiftem? Może byś tak pobiegła? Spokojnie, nie, ona wytrzyma, ona zda radę. Jody? Halo? Biegujcie? No już się trochę bardziej ruszyła. Znasz lekarza? Nie. Poza tym my nie mamy żadnych pieniędzy. I co teraz zrobimy? Przecież wiesz co. Słuchaj. Szłam przed tobą. Chcę pomóc temu dzieciakowi i dać mu jakąkolwiek szansę. Chcę, żeby miał pieluchy, butelkę mleka, jedzenie i czyste ubranka, jak każdy normalny człowiek. Nie może przyjść na świat w śmietniku pod mostem. No dobra, jaki masz plan? Nie. Dać się potrącić. Coś wymyślimy, chodź! Ale on jest zamknięty, no. Ale mogłabyś się pospieszyć? Może ja otworzę jako ten Aiden. Na pewno dam radę. Może się kamer pozbądź jako Aiden. Tu jest wszystko, co potrzebujemy. Musimy tylko wejść. Kurwa mać! No musi być kurwa jakiś sposób! Zostaw to mnie. Co? Co chcesz zrobić? Zaufaj mi. No dobra. Weź coś z kamerami, tak? Żeby no zrobić? Pewnie tak, ale nie wiem czy... Okej. Okay. Kamery pewnie są w środku, więc dobra. To będziesz musiał to tam... To jest otwarte. Szukaj przełącznika otwierającego bramę. Możesz się pobawić, jeśli potrzebujesz. Tak? Dobra. Czekaj. O, tu jest przełącznik. Dobra. Kamery? Są tu jakiekolwiek? Czekaj, zaraz. Zaczekaj. Czekaj. Wybiorę. Zapomnieliśmy o czymś. Kamery? No tak podejrzewam właśnie. Jakiś alarm czy coś. Góra. Masz kamerę. Dobra. Wyłączyłam alarm. Potem będzie mniej problemów. Okej. Okay. Rany, jak ty to zrobiłaś? Chyba dalej nie, okej. Okay. Później ci wyjaśnię. Bierzmy co trzeba i spadajmy. To jest naprawdę długi odcineczek. Ty możesz wejść tam, czy nie? Nie mogę. A, okej. Okay. Wziąłem tylko to, co mogłem. Okej, okay, spadajmy stąd. No, moglibyście wziąć na dwójkę, no. Jesteście. Szybko, wody jej odeszły. Weszliście do budynku, o którym mówiłem? Tak, Walter z nią jest. Chodźcie, nie ma czasu! No ale tam mała, tak strasznie mała siatka w ogóle. No. Takie to ja bym z 4 wziął. Na solo przecież. Dwie do jednej ręki, dwie do drugiej. No właśnie. To jeszcze takie wypchane po brzegi i to... No. A to jest tylko papierowa. Jak już kraść, to wiesz. Na bogato, chyba że po prostu do takiej kwoty, żeby nie było, że to kradziesz. No ale w sumie te pampersy, jakieś tam, nie wiem, mleko czy coś to kosztuje po swoje. No to prawda. Pomóc ci? Potrzymać ci może ten kartonik? No, później go wepchnę.
Gdzie jest to tędy? Mam nadzieję, że ta scena nie będzie jakoś szczegółowa bardzo. Nie, powinna. Tylko w grunt, żeby po schodach biegła szybciej. Nie, bo się jeszcze zmęczy, nie? W samą porę. Chyba lada chwila się zacznie. A co teraz? Ktoś się na tym zna? Wyjdźcie! Wszyscy! Oprócz Jody. Oprócz Jody. Ona niech zostanie. Chodźmy tędy. Ktoś się na tym zna? Na pewno nie Jody. Powodzenia. Dzięki! Aiden, pomożesz mi? Słuchaj, ja nigdy w życiu nie odbierałam porodu. A ja nie rodziłam. Po prostu nie chcę, żeby gapili się na mnie. Jeden umieram z bólu. Okej. Dobra, spokojnie. Nie martw się. Zaraz coś wymyślimy. Coś wymyślimy. Przecież to tylko poród. Okej, pomogę ci je ściągnąć. Co ty tam robisz? Pomagam ściągnąć spodnie. A co? No bo to nie wygląda, jak dziwnie jej głowa skakała. Wyczyszczę ten materac. Co, nie będziemy pocieszać? W jaki sposób masz chcesz ją pocieszyć teraz? Nie mam pojęcia! I czemu tam kucasz? Oddychaj. Dobrze? Oddychaj, środa. Skup się na tym. Wdech, wydech. Wdech i wydech. Robię to. Kurwa, boli. W sumie niby smutny odcinek. Niby smutny dalej. Odcinek, a Przyj. Jednak... Przyj. Narodziny. Już prawie koniec. Serio. Pociesz. Będzie dobrze. Naprawdę świetnie ci idzie. Widzę ją. Widzę główkę. Widzę główkę. Przyj. Przyj. Okej. Szybko poszło, nie? Niektórzy mają poród 8-godzinny, 12. Niektórzy mają pół minuty. No. Trzeba przeciąć pępowinę. Aiden? Ej, skarpie. Nie mam nożyczki. No nawet tego, no proszę... No słucham cię, co? Co za łobuz, no. Bić to potrafi, ale przeciąć pępowinki to już nie, ja nie wiem. Powinnaś trenować wszystko. Nie było łatwo, skarbie. Ale damy radę. Ty i ja. Obiecuję. Będziemy szczęśliwe. A to dziewczynka czy chłopiec? Ty widziałaś. Pójdę nie widziałam. Jody widziała. Ale to najpierw ją ubierz, a nie... A no dobra, przykryta kocą. Wow, jest taka picia. To dziewczynka, ma na imię Zoe. Widzisz? W mordę, Jerza, ale jest ładniejsza. Trzech króli masz. Nie wydarzaj się, Walter. Ona to wszystko rozumie. Oczywiście, że rozumie. Przecież to jest dopiero co się urodziła i już rozumie. I nawet potrafi rozwiązać równanie z matematyki. Nie dałabym rady bez was. I Jody. To jest zmarnowana wygląda. No. Jesteś cudem, Jody.
naszym cudem. Nie wiem, czy to jest świąteczny odcinek. Ani tak trochę. No, tak. Ale na pewno długi. Nie. Mówiłam, że ten sen to... Nie do końca był. Że choinka się zapaliła. No. Stan, wstawaj! O Boże! Gdzie jest reszta? Walter jest tutaj i Jimmy i Środa i Zoe są na górze. Uciekaj, pójdę po nich. Czekaj, idę z tobą! Nie, nie, pójdę sama! Oczywiście, pójdziesz sama. Są schody. Szybko uciekaj! Oczywiście, że pójdziesz sama, no bo jak żeby inaczej. Pomocy! Ty już potrzebuję pomocy? Dopiero tam poszedł chyba. Nie, to jest ten drugi. Agen, rozwal drzwi! Środa! Środa i dziecko! Są na górze! Musimy je uratować! Dobra. Zanim budynek pójdzie z tyłu! Dobrze, już tam biegnę, czekaj. Mogę w ogóle biec? Nie mogę, mogę tylko iść. Może nie machaj tak tą ten, bo ona nie wie, w którym kierunku iść. Ja nawet nie mogę machać łyżką. Ja nawet nie macham. A. Kamera sama tak skacze? Tak. Kamera mi skacze. Weźmy wybój szybciej. No dobra. Dawaj, Jimmy! Skacz! Skacz! Nie! Nie, nie dam rady! Dasz radę! Chcesz pomocy! Ja nie dam rady! Dasz radę! No dalej, skacz! Nie chce się ruszyć? Dobra, Aiden. To go do tego zmusimy. No. Prawym, tak? Co? Co się stało? Uciekaj! Szybko! Dziecko! Musisz zabrać dziecko! Drzwi obok! Widzisz? Drzwi obok. Drzwi z boku. Obok. Z boku. No, ale że wyjdź stąd! O kurwa! Musi być inna droga. No tak. Chyba spadnie. Sam jesteś spadnie. Ona już nie krzyczy. Co jest? Chwila. Czemu ona tańczy pod ognem? Okej. Jody! Chodź, uciekajmy stąd! I co, drzwi były otwarte? Serio? Nie mogła wyjść przez te drzwi. No nie, bo ona trzyma dziecko. Nie może użyć klamki, kiedy trzyma dziecko. Oczywiście. To koniec! To koniec! Musisz mi zaufać, dobrze? Aiden. Jesteś mi potrzebny!
Ja chronię obie ten, tak. Czy tylko jedną? Obie. Tylko! Boże! Moje dziecko! Nie! Moje dziecko! Dobra, Johnny, myśl! Myśl. Pomyśl za ciebie, no. Szybciutko. Teraz się zapadnie. No tak by było. Zbiegnij szybko na dół! No to chyba też już, nie? Johnny! Też. Nic ci nie jest? No biegnij! Dalej uciekaj stąd! Smacznego. Dziękuję. Rusz się, Jody! Wyżej? Nie wiem, czy wyżej, chyba ta. Pewnie skoczysz, ja cię tam będę trzymał, czy coś. Pewnie tak. Znowu się obijać o wszystko. No, skaczemy. Pomóż mi, Aiden. Potrapać pod nosie teraz. Jody! O Boże, ty żyjesz! No nie! Jak ty to zrobiłaś? To coś niezwykłego. Nie, no, jestem superwoman. Jak Zoe? Dobrze, jest dobrze. Skąd ten cholerny pożar? Nikt nie zauważył ich, nie? Tak. Cała grupa. W końcu udało nam jeszcze się mają broń. Z nory. Nie cierpię, Happy. Znowu się widzimy, suko. Aiden? Ej, zostaw ją! Mordy w kubeł, robaki. Taka jesteś twarda? Nie! Nie! Nagrałeś to? Tak, mam to. Dobra, spadamy. Bronie! Czyli to koniec? Dobrze, że to nagrali. Naprawdę dobrze, że to nagrali. Będzie, że tak powiem, dowód na to, że to oni ją zabili. Czy to jest koniec gry? Nie wiem. Nie, no powinna przeżyć, bo dzisiaj są święta, wiesz? Weź coś zrób. Aiden? Ale te w 4. Ale te w 4. Okej. Okay. Okej. Okay. Widzę światełko, to nie jest chyba menu. Nie. To jest świat Aidena. A. Tak chyba. Jak się miewasz, Jody? Dobrze? Nie możesz cię myśleć. Okay. Świat wspomnień. Założymy ci to na głowę. Czas szybko. Dobrze? To twoja korona. Nie zgadzam się i koniec. Nie przekonasz mnie. O, tak. Powtarzam, że 2000 Jody, nie muszę dobra. Przyjść na świat w śmieci. Jeśli nie chcesz tego zrobić, powiedz. A ja... Jesteś cudem, Jody. Te istoty... Jak wiertarka w głowę. Takie... Ale fajne to jest. Przepraszam cię bardzo, ale teraz są wspomnienia. E!
Okej. Okay. No przecież ja już to widziałem, te wspomnienia. Ja już to ma gorączkę. No to jest świetny masażer, patrz. Możesz to odpalić jeszcze raz? Śmieszne. Czy... ja umarłam? Dobre pytanie. Czemu się to kojarzy z Outlastem? A nie z ringiem? Też. Chyba trzeba podejść. Okej. Okay. Dobra, muszę trochę podejść. Wolałabym mnie. O, widzisz? To mi się też kojarzy ze Stranger Things, bo tam to jest jako woda. To, nie? Mhm. Bo co ona miała te... Mała Jodie? Nie, nie, moja córka, pokażcie mi ją, proszę, nie, to moje dziecko, oddajcie ją, zmieniłam zdanie, nie oddam jej! Zastrzyk! Proszę, chcę ją zobaczyć! Proszę, pokażcie mi ją! Moja córka, muszę ją zobaczyć! Kim była ta kobieta? Czemu mi to pokazujesz? Czy to moja matka? Tak może być. To znowu, że to jest Resident Evil jakiś. No właśnie takie połączenie... Te ubranie takie, nie? Takie... I świat. Mhm. To jest przyszłość. Chyba niedaleka przyszłość. Teraz ja mam lecieć, czy ty? Chyba ja muszę podejść. Chociaż nie wiem, czy się zbliżam, czy nie. Tak. Nie! 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 Nie chcę wracać! Chcę zostać z tobą, Aiden! Aiden! Nie! Nie. Igła. Miałem kiedyś takie coś wbite. Mhm. Pamiętam. Patrz, zdjęcie! Dlaczego? Nie chciałam wracać. Chcesz serial obejrzeć, czy co? Nie, chciałabym wyjrzeć przez okno. Okej. Okay. To jest normalne, że na początku też wyjrzeć przez okno? No, zobaczyć widok. Nie wiem, jak ja się budzę, to pierwsze co, to muszę iść do kibelka, wiesz? To czekaj, idę do kibelka. Ale jeśli chcę chyba, bo... To też jako pierwszy robisz w kibelku? Myślę, no. Ale to jak usiądę już, wiesz, chyba. No nie wiem, z kibelka nie musisz korzystać. Ale możemy się wykąpać, nie? Nie. Się ślizgamy po tej podłodze. O, możesz wyjść. Tak, to ona. Ma silne wstrząśnienie mózgu. Jest w śpiączce od miesięcy. Gdzie leży? Nie wiem, panowie drogi. Jesteśmy z CIA. Dziewczyna jest poszukiwana za zdradę. Czy chce pan zobaczyć nakaz aresztowania? Okej. Proszę za mną. Szybko przez okno. Znowu skok? No, chyba na to wychodzi.
Może po jakimś gzymsie będziesz mogła przejść. Może. Ale bo nóżki nie mogę przenieść. No sobie tak skoczyłam. A ja nie musiałam ratować nawet. No i gdzie jest? Dziwne, to jest sala, powinna tu być. Cholera. Skoczyła przez okno. Niemożliwe, do piąte piętro, zabiłaby się. Zgłoś to, ona nie może nam uciec. I teraz powinna się wspiąć z powrotem. No nie. Ja myślę, że ona skoczyła po prostu i tam wypłaszczyła się na tym. Co nie? To jest ten moment, w którym ten policjant. To jest początek całego tego. Faktycznie, no. Halo. Wszystko w porządku? Proszę pani. Także dziękujemy za oglądanie, no i widzimy się w następnym odcineczku. Papatki! No, trzymajcie się, hejos!